Pierwsze stałe wakacje w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu działdowskiego trwał okres rekrutacji. Jak przyciągnąć uczniów, na jakie kierunki kształcenia postawić? Te pytania zadawali sobie dyrektorzy placówek, jak i sami uczniowie. Liceum ogólnokształcące, technika czy szkoły zawodowe. Oferta przygotowana przez powiat była bardzo różnorodna. Chodziło o przyciągnięcie jak największej ilości uczniów, nie tylko z terenu powiatu działdowskiego. Z roku na rok z naborami jest coraz gorzej. A dlaczego? Dlatego, że nie ma uczniów. Co roku w gimnazjum około 50-60 uczniów jest mniej. W związku z tym automatycznie to się przenosi na nasze podwórko. I myślę, że te prace, któreśmy wykonali w tym okresie do czerwca, do lipca, nawet jeszcze i w sierpniu, to udało nam się, że do naszych szkół przyszło prawie 674 osoby. Uczniowie już wybrali. Od 3 września w szkołach trwa nauka. Najbardziej obleganymi placówkami były licea ogólnokształcące. Niestety bogata oferta przygotowana przez szkoły zawodowe i technika w tym roku nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nas nie zadowala to, że mamy dużo szkół zawodowych. Mamy dużą ofertę na terenie powiatu, bo mamy 6 zespołów szkół, w których są szkoły zawodowe różnego typu, między innymi technika. Jest bardzo dużo, bo jest 19 o różnych kierunkach. Jest 5 zasadniczych szkół zawodowych, też o różnych kierunkach, 3-letnich i wielozawodowych, jak i również mamy 4 licea ogólnokształcące. Jedno samodzielne liceum ogólnokształcące w Blitzbarku i później w zespole szkół na Grunwaldzkiej, największy zespół szkół, który jest ponad 700 uczniów, i w Piłowie oraz w Grudkach. I choć to licea w powiecie działdowskim w tym roku przyciągnęły największą ilość uczniów, to ludzie związani z oświatą namawiają do korzystania z ofert szkół, które od razu dają zawód. Robimy wszystko, żeby właśnie zmienić mentalność uczniów, bo strasznie oblegają liceum kształcące, dlatego już część liceów wychodzimy z tych zawodowych, a robimy wszystko, żeby właśnie takie tworzyć kierunki i namawiać uczniów, żeby właśnie przychodzić do szkół zawodowych. I myślę, że ta nowa reforma zawodowa tutaj też trochę nam pomoże, ja tak uważam, ze względu na to, że nowa postawa programowa mówi wyraźnie, że uczeń jest zobowiązany co najmniej 2-3 kwalifikacje zrobić i to w ciągu roku. Do tej pory egzaminy zawodowe właśnie w okresie wakacji były. I ci wszyscy podchodzili. W tym momencie jest to w ciągu roku i uczeń taki, który kończy szkołę zawodową, obojętnie jakiego typu, ma 3-4 kwalifikacje w szkole, a może jeszcze w formie kursów kwalifikacyjnych robić inne kwalifikacje. I wtedy jest po prostu taki uczeń przygotowany do zawodu. Oświata to bolączka każdego samorządu lokalnego, rzadko w którym subwencji z budżetu państwa wystarcza na cały rok. Praktycznie większość samorządów dokłada wiele milionów na edukację. Samorządowcy mają prawdziwy ból głowy, a uczniowie już na etapie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w dzisiejszych czasach muszą myśleć o przyszłości, a przede wszystkim o zawodzie, który da im dobrze płatną pracę.